Ziomuś, jest tak, możesz pić, możesz chlać, w chuja z całym światem grać, albo z puzonem porozmawiać. Wybór należy do ciebie. Witajcie moi kochani, dzień dobry. W urodzinowym odcinku. To taki urodzinowy, bo nagrywam go specjalnie na... Piąty rok, 10 kwietnia, mija 5 lat, jak jestem niepijącym alkoholikiem. Chciałem się trochę pochwalić, powiedzieć, co przeżyłem w ciągu tych 5 lat. A żeby nie przedłużać, patrzę na zegarek, bo nie chciałbym, to znaczy znowu się powtarzam. Nie chciałbym, żeby ten odcinek był długi, no ale wyjdzie jak wyjdzie. Ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, bo niektórzy mówią, że uwielbiają mnie słuchać. Mam dodatkowe plany na następne życie. Mam nadzieję, że to się wszystko zrealizuje. A tu na początku dziękuję Markowi Sekielskiemu za udzielenie swojego głosu, bo jak usłyszeliście go na początku, miał coś do powiedzenia, chociaż później też parę osób się wypowie na mój temat, ale to musicie poczekać ze mną. Do wszystkiego dojdziemy. Chciałbym wam powiedzieć, opowiedzieć, co mnie spotkało w ciągu nie tych 5 lat, bo do 3 lat wiecie, co ja robiłem, bo jakby nie było, jest mój film na YouTubie i tam są 3 części moich odcinków, mojego życia. Do 3 roku abstynencji byłem jeszcze w Trójmieście, no ale tak jak później opowiadam, zacząłem wyjeżdżać. No i chciałbym nawet na samym początku, o może w ten sposób, tak sobie wymyśliłem, napisałem na kartce, powspominać takie chwile, w których tak naprawdę, tak jak sobie pomyślę, nie, mogłem się złamać, jakby nie było, mogłem sięgnąć po kieliszek, po alkohol, ale tego nie zrobiłem. Na samym początku chciałbym powiedzieć, na przykład taki trudny okres, jaki był dla mnie po tych 3 latach, to rozstanie z moimi dziećmi. To był bardzo trudny okres, ten pierwszy wyjazd. Ja to pamiętam jak dziś, jak Iga, bo Wiktorek jeszcze był malutki. Co miał tam chyba ze 3 lata. Jak Iga, jeszcze wychodziłem z domu, wychodziłem na klatkę schodową, jak Iga wybiegła za mną i po prostu nie chciała jakby się ze mną rozstać. To było takie mocne, to zapamiętam to już do końca życia, ten jej płacz, krzyk, taki jakby się bała, że nie wrócę, rozumiecie? Znaczy nie wiem, nie rozumieją ci, którzy nie mają dzieci, ale wszystko przed wami. I to było takie smutne. Pamiętam wtedy pojechałem do tej Holandii na start, zamieszkałem z gościem, który nadużywał alkoholu. Na początku się krępował, bo mu powiedziałem, jaką ja mam sytuację, ale później już lejce puściły, bo ile to można wytrzymać, nie? Wiecie, ukrywając się w ten sposób, że ojej, ja nie piję, tylko piwko dam do kolacji, nie? Ale nie, absolutnie nie miałem nic do niego. Ja mu tylko wyjaśniłem, w jakiej jestem sytuacji i mieliśmy fajne w ogóle koleżeństwo. Później następny taki przykład to jest taki, że gdziekolwiek, gdzie nie trafiłem, na przykład jak do Holandii, no to okej, później do Belgii trafiłem, to gdzie nie trafiłem, tam pili. Na przykład w Belgii były takie momenty, jak mnie tam, może chcieli dla mojego dobra, wiesz, tam dojeżdżali mnie, ja można powiedzieć, że tak troszeczkę mnie tam przyciskali, co do tej roboty, to też mogłem pęknąć, ale też była taka osoba, która za każdym razem jak pili, to mówiła: Wojtek, wypij z nami. Wojtek, wypij z nami, Wojtek, napij się. Już kiedyś mówiłem nawet u Sekielskiego o tym, że on mnie już tak powoli irytował i dobrze, że stamtąd poszedłem, bo zrobiłbym mu KO.
No, zrobiłbym mu KO kiedyś. Bo to już by było nudne i ja bym tego chyba nie wytrzymał, a każdy ma nerwy na nie wiem, na jakimś tam, do jakiegoś tam poziomu i później one pękają jak banka mydlana i robi się niebezpieczne. Przynajmniej ja tak. Tylko żebyście zaraz nie gadali, że jestem nerwusem. Co jeszcze mnie przytrafiło takiego mało pozytywnego? Dostałem na przykład list do więzienia, to znaczy wezwanie na odbycie wyroku, nie wiem, na początku to było chyba 40-60 dni, to też mnie mogło złamać. Wtedy byłem w Niemczech, pamiętam, na rusztowaniach pracowałem. Spaliśmy chyba w 7 czy w 8 w takim jednym budynku, to był aneks z kuchnią. Tam wszyscy chlali, mało tego. Były też dodatki, ale wtedy pamiętam, jak mama do mnie zadzwoniła i powiedziała: Wojtek, ja mam złą wiadomość dla ciebie. Ja mówię: co się stało? Ona mówi: ty masz iść do więzienia za 2 tygodnie czy za tydzień. Ja mówię: jak to? Tylko żebyście nie myśleli, że to za sprawy podatkowe. Znaczy powiem wam, no to za tam grzywny, podatki. 2 razy miałem taką sytuację i wtedy pamiętam, ktoś bardzo bliski, myślałem, że mi pomoże, bo tam było do zapłaty 6000 zł i wtedy ja nie miałem tych pieniędzy na tą chwilę, a chciałem wrócić do Polski, bo ja byłem wtedy w Berlinie chyba. Berlinie, no. Pod Berlinem. Na rusztowaniach i wtedy bardzo się martwiłem tym, że nie mogę wrócić do Polski, bo zaraz mnie by tam zawinęli po jakimś tam czasie, a nie chciałem być osobą poszukiwaną. I wtedy poprosiłem panią adwokat, żeby coś z tym zrobiła. Ona tam działała, ale mówi: Wojtek, nie, mówi, to już jest pozamiatane, wyrok zapadł, trzeba zapłacić pieniądze. I pamiętam, poprosiłem mi bliską osobą i odmówiła mi pomocy. Nie, ja ci nie pomogę. Radź sobie sam. I wtedy to był taki, pamiętam, cios jak w serce. Kurczę, tak się rozczarowałem mimo wszystko, że nie zawiodłem nigdy tej osoby. Ale cóż, takie życie. Później dostałem drugi wyrok, ale to na własne życzenie, bo się odroczyłem z sądem. Tu kwestia była 1500 zł i pisałem, żeby rozłożyli mi na raty, później nie pojechałem na sprawę. To już było przegięcie z mojej strony, wiem, że przegięłem, ale opłaciłem to, bo to było niedawno. Też dostałem wyrok 10 dni odbawienia. Ja pierdolę, kurwa, od siedzenia w zakładzie karnym w Sztumie, kurwa. Przecież Sztum to nie jest zbyt miłe więzienie. Ale dobra, nieważne. To takie, to wszystko za podatki, za grzywny. Żebyście nie myśleli, że ja cały czas jestem uśmiechnięty kolorowo, że jest u mnie kolorowo. I TP i TP. Bo nie było. I nie jest. Do tej pory nie jest. Bo tak samo tęsknię, jak tęskniłem za dziećmi pierwszym razem, tak samo teraz tęsknię. Cały czas kombinuję, żeby wrócić do Polski, tak? Ale żeby wrócić do Polski, to muszę coś fajnego wymyśleć. Żebym mógł normalnie zarabiać. A teraz w Polsce, żeby normalnie zarabiać, to uważam, że 6 tysięcy minimum, to by trzeba było tak, od tak mieć zagwarantowane, nie wiem, no, wypłatę. Dobrze mówię? Dobrze, no. Wynagrodzenie. To uważam, że takie 6 tysięcy to chyba z minimum to by trzeba było mieć. Ja mówię o sobie, tak? O naszych wydatkach, o wynajmowanym mieszkaniu, nie mamy własnego mieszkania. O takim czymś. Bo jest strasznie drogo, ale ja nie o tym. Mówimy o tych 5 latach mojego trzeźwego życia, fajnego życia. Co mnie jeszcze spotkało? To były dwa najgorsze momenty. Jeszcze mam tu zapisane. Bo więzienie to tam trudno. Poszedłbym, odpękałbym
jakbym nie miał pieniędzy. Nie. To znaczy na pierwsze więzienie pomogły mi osoby, które no nie chcą się ujawniać, ale po których nawet bym się nie spodziewał, że mi pomogą. Tak, jak się dowiedziały, że mogę w każdej chwili iść za kraty. Na te tam 60 dni, to chyba było 60 dni, ale wiecie, na 60 zaraz znajdą znowu coś i zaraz wyjdziesz po roku. No. Ja tak bynajmniej uważam. I pamiętam, pomogły mi takie osoby, no, które oczywiście sobie nie życzą, żebym je ujawniał, ale to nie były zbyt bardzo bliskie może mi osoby, ale mi pomogły. Bardzo wam dziękuję, bo wiem, że będziecie oglądać ten film. Następną taką sytuacją, która była bardzo smutną w moim życiu, teraz to już trochę czasu minęło, takim ciosem, to był bardzo mocno taki cios, moje serducho pękło, kawałek serducha pękło. Nie mogę? I mam to w dupie, że ktoś powie, że płaczę, że się wzruszam. To było śmierć mojej chrześnicy. Nie będę wam opowiadał o tym. Nie będę wam, nie wiem, wdrażał was w szczegóły, bo kto zna sytuację, ten zna. To dziecko odeszło nagle, z dnia na dzień. Bardzo lubiłem moją chrześnicę Julię. Bardzo miałem dobry kontakt z nią. Nawet mieliśmy okazję spędzić jeszcze z nią kawałeczek wakacji. Ja, Aneta, Iga, Wiktor, bo przyjechaliśmy do nich na domek. Pamiętam, jak ona do mnie jeszcze mówiła: mieszkamy z celebrytą pod jednym dachem. No, w domku mieszkamy z celebrytą, wujkiem puzonym celebrytą. Ona była wesoła. Trochę była podobna do mnie, to znaczy pod względem takich zachowań, że podobna, no jak to po chrzestnym. Ona przyciągała do siebie ludzi. Ja ją zapamiętam taką, jak kiedyś szła po osiedlu, idzie Julia, a za nią pełno dzieci. Wiecie, jak idzie kwoka i za nią kaczki, no. I wtedy to był bardzo zły dzień dla mnie. Dowiedziałem się, to był wieczór. Dowiedziałem się o tym. Zaraz pojechałem. Od razu myślałem o tym, żeby wspierać jej mamę. Jej mama jest moją najlepszą przyjaciółką na świecie. Nigdy już nie będę miał więcej takich przyjaciół. To znaczy, nie spotkam, bo dla mnie słowo przyjaźń to jest bardzo grube słowo. To trzeba dużo soli razem zjeść. I jechałem, żeby wspierać moją przyjaciółkę. Wtedy pamiętam, w tym dniu moja Aneta bardzo się przestraszyła. Ja jej się też nie dziwię, nawet nigdy bym nie miał żadnych pretensji do tego. To znaczy o to, tak? Bo myślała, że zacznę pić, może, że wypiję coś, że ten, wiecie, ta informacja i to wszystko, że to mnie rozwali. Ja już kiedyś o tym mówiłem, ale nie. Ja myślałem tylko o tym, żeby wspierać tą rodzinę w tej tragedii. Nie chcę już, nie chcę. Dobra, a z Anetą sobie wyjaśniłem. I to było też bardzo mocnym przeżyciem w trakcie tej mojej abstynencji, nie picia, jak zwał, tak zwał. I to mogło mnie też połamać. Wiem, że mogło mnie to w każdej chwili złamać, ale nie. Włączyłem pozytywne myślenie, to znaczy pozytywne na tą chwilę, że muszę wspierać rodzinę, muszę być przy nich,
Nic więcej, innego myślenia nie było. Chcę być przy nich i to wszystko. Następnym tragedią, która się stała, to nagle odeszła moja mama. Bidulka, też mam film o niej. Też pamiętam ten dzień, jak byliśmy na pogrzebie u wujka, a później moja mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, że jest chora. Nie, mamo. Ja wam powiem. Odnośnie, to znaczy przy tej śmierci też byłem. Do niej z... Do tej może śmierci to nie można powiedzieć, że się... jak to, przygotowałem? Może tak. Może ja się przygotowałem psychicznie, bo moja mama jak mi to powiedziała, to nie wiem, minął jakiś może miesiąc od tej wiadomości i później odeszła. I to może ja już w tej głowie się przygotowywałem, tylko ja chciałem, żeby odeszła, żeby nie cierpiała. Bo ona... Kurwa. Bo ona nie zasługiwała na to, żeby cierpieć. Miała tego cholernego raka i chciałem, żeby odeszła. Po prostu chciałem. Ja to chciałem. Mi się wydaje, że moje rodzeństwo też tak chciało. Po co miała leżeć, wyjść z bólu bidulka i... Chociaż i tak pokazała wielką klasę. To mam film o niej nagrany, jakbyście chcieli zobaczyć. To nie jest reklama filmu teraz. Po prostu to są wspomnienia, to ja miałem okazję wypowiedzenia się na zanim ją pochowali. Mogłem przed wszystkimi powiedzieć, co sądzę. A jeszcze wam powiem jedno. Ja już na samym końcu, bo jak miałem 18 lat i tam ja miałem zajebisty kontakt z mamą, zajebisty. Ona była, no można powiedzieć, koleżanką, przyjaciółką dla mnie. Później żeśmy się tak... No nasze drogi poszły, jak ja się wyprowadziłem. Nie będę tu świrował jakiegoś dobrego synka, bo rzadko dzwoniłem później. Tylko wam powiem, moi drodzy. Jeżeli macie jeszcze te mamy, nie wiem, jak macie z rodzicami dobry kontakt, to nie traćcie tego kontaktu tak jak ja, bo ja później tego żałowałem. Ale to już było za późno. Ale i tak na samym końcu mama mi pokazała, że można być silnym, trzeba walczyć do samego końca i dużo dostałem od niej pozytywnej energii, mimo że ona odeszła. Pewnie tam u góry w niebie tak mi się wydaje, bo mogę się mylić. Opiekuję się Julią, bo pamiętam, że na przykład jak była jakaś tam sytuacja nerwowa, była kiedyś taka sytuacja, że Julia rozmawiała z moją mamą jako dziecko i słuchała się mojej mamy. Moja mama jej coś tam tłumaczyła, że nie mogła być, nie można być niegrzecznym albo coś w tym stylu. I myślę, że z góry patrzą teraz, jak Wojtek tu się tworzy przed kamerą. To były... To były dwa najgorsze momenty w moim życiu. Śmierć osób bliskich. Czy jakby ktoś stał z boku i by powiedział, no w tych momentach mu poszedł zachlać pałę. I nie ma co się dziwić, bo tak, bo człowiek mógł się złamać, wziąć, kupić sobie setkę i walnąć i tyle by było. No dobra, to były te złe momenty. Te złe momenty, które mogły mnie połamać, mogły mnie zmusić do powrotnego picia alkoholu. Tak ja uważam. Ale co było pozytywnego? Pozytywnym w tym okresie, bo to jest krótki okres, 3 lata, coś takiego, nie będę liczył. Teraz weźmy okres pozytywny. Pozytywny okres, no. Ja motam się, nie wiem, chyba za mocno zdenerwowałem się tą śmiercią.
Pozytywne było to, że wystąpiłem na przykład u Sekielskiego. Możecie zobaczyć, u niego mam wywiad zrobiony. Jest bardzo dużo wyświetleń na tym wywiadzie. Są pozytywne komentarze. Wystąpiłem ostatnio w programie Ocalonych. Może nie jako z główną rolę, bo jestem za krótko trzeźwy. Mówili mi, że minimum 7 lat muszę mieć. Ale kto wie, może kiedyś też będę miał taki typowy pod siebie program zrobiony z Ocalonych. Poznałem kupę fajnych ludzi. Zmieniłem pracę, bo ta ostatnia moja praca przy paletach to już się robiła toksyczna, mega toksyczna. Opowiem wam, tam był taki gość, którego bardzo lubiłem, ale bardzo się zmienił przez 2 lata. Też uważam, że jest alkoholikiem, który kiedyś usłyszał moją historię i powiedział: nie chcę skończyć tak jak ty, i przestał pić na chyba miesiąc, 2-3. A później wrócił do picia. Bo samo picie, przestanie, tak jak ja wam mówię, nic nie daje. Trzeba coś zacząć robić, trzeba zmieniać myślenie, wszystko trzeba zmieniać. Chociaż się może, nie wiem, nawet za sport zabrać. Chociaż to, zacząć biegać, a nie siedzenie na kanapie i granie w gry. Ale to ja nie chcę mówić o tej osobie, która się na koniec okazała takim bardzo dobrym kolegą, który chodzi i na ciebie gada. Żenada. Dobra, nie będziemy mówić, jacy Polacy są za granicą, bo nie wszyscy są tacy sami. Tu na przykład spotkałem fajne małżeństwo, które mi ogarnęło. Już to powtarzałem, ale bardzo im też jestem wdzięczny za to. Radek i Ela, że pomogli mi tutaj załatwić pokój i jest okej. Okay. To jest takie pozytywne, fajne, pozytywne. Mam fajną pracę. Mam fajnych kolegów tutaj za ścianą, z którymi mieszkam. Jest 2 Polaków. Jeden nie chce się mnie słuchać, bo troszeczkę nadużywa alkoholu i cały czas mu mówię, w którym kierunku idzie, a jest starszy ode mnie, ale no może kiedyś zmądrzeje. Drugi mieszka z dziewczyną. To jest taka mieszanka polsko-łotewska. Polak z Łotyszką, dobrze mówię? No. I mieszkamy sobie na piętrze, jest zaje fajnie. Nikt nikomu w drogę nie wchodzi. To jest też pozytywne, co mnie spotkało w życiu. Fajni ludzie, fajnie się dogadujemy. Czego więcej trzeba? Mówiłem o wystąpieniu u Sekielskiego w programie Ocalonych. Poznałem fajnych ludzi. Zmieniłem tą pracę. Pracuję na złomowisku, przerzucam lodówki. Nie jest. Na początku myślałem, że to jest lekka praca, ale później już nie. Nie. Miałem w międzyczasie wypadek, kolano mi przeskoczyło. Boże, w szpitalu byłem. Masakra. Ale to tylko na chwilę. Gościu mnie zagadał, nastawił i puścił do domu. Na szczęście, bo wtedy bardzo chciałem jechać do Polski. Ale pojawiło się też jeszcze parę osób u mnie, które mają coś do powiedzenia na mój temat. Bo tak, tu jestem pozytywnie nastawiony, kurczę. Ja będę spełniony, jak już wrócę do Polski. Albo jak będę, no ja wiem, że się może powtarzam, ale moi drodzy, jak będę częściej w Polsce. A, jeszcze jedno na sam początku powinienem powiedzieć. Ja tam kiedyś przeczytałem taki komentarz. A, i przypominam, że mam coś takiego jak Patronite, możecie mnie wspierać. Zaraz coś powiem jeszcze. Jest tam ze 3 dychy, to brakuje mi jeszcze do mikrofonów 820 zł, które bym chciał sobie kupić. O, mam w planach, teraz się umówiłem z takim terapeutą na wywiad. Wyobraźcie sobie, jest kurs w Gdańsku terapeutyczny, który bym mógł zrobić. Trwa on rok i nie potrzebuję mieć terapii, tak jak znajomy terapeuta mi to powiedział. To do niektórych, którzy też tak sądzą. I taki kurs bym mógł zrobić, ale bym musiał być w Gdańsku co drugi weekend. I to mnie nie stać na coś takiego, ale cały czas taki malutki kursik, coś takiego bym zrobił. I tak nie będę z krwi i kości nigdy terapeutą pewnie. Chociaż ja lubię rozmawiać z ludźmi. Jest tu taka garstka ludzi, które mam zapisane, którym pomogłem, którym... Może nie wszystkim, bo tu jest mowa o Monice, zaraz wam wytłumaczę, ale...
Mam tą swoją garstkę, ale ja nie będę liczył i wam pokazywał cyfer. Dobra, nieważne. Myślałem ostatnio o jakimś kursie, mam plany już na następne filmy. Wszystko jest mega pozytywne, ale też będzie pozytywne, jak będę częściej w domu. Wiem, że się powtarzam, ale jakbym jeździł 2 tygodnie w domu, 2 tygodnie praca na przykład, coś takiego, kręcenie filmów, o, to by była bajka, ale ja do tego dążę. I ja to kiedyś zrealizuję. Dobra, parę osób się pojawiło w moim życiu, parę osób by chciało coś powiedzieć na filmie na mój temat. Na przykład pierwsza do odpowiedzi jest Monika. Monikę poznałem, mówię, jak ją tam zwerbowałem kiedyś na Facebooku, bo fajną miała historię. Ona jest też u mnie na kanale. Jest o niej film. Szybko znajdziecie, bo są jej zdjęcia. Są 2 filmy. Z Moniką razem pomagamy innym kobietom. Jeżeli kobieta się do mnie zgłosi, ja z nią rozmawiam, a później ją przekazuję Monice. I kobieta albo idzie w dobrą stronę, albo nie idzie. Zazwyczaj dziewczyny idą w dobrą stronę. Ostatnio mieliśmy koleżankę, która też się tu pokaże, Agatę. Ona też się wypowie na mój temat. To ona jest... Najpierw rozmawiała ze mną, a później poszła do Moniki. No i sobie radzi. Miałem jeszcze koleżankę z... Agata jest z Anglii. Miałem jeszcze ze Szkocji chyba. Tak. Jeszcze jedną koleżankę i miałem koleżankę jeszcze z Polski. 3 kobiety, które przekierowałem do Moniki. Po rozmowie, jakiejś tam rozmowie, którą żeśmy odbyli, powiedziałem, co ja bym zrobił. Dziewczyny się posłuchały. Wzięły numer do Moniki i jedziemy i działamy. Monika jest tak samo pozytywna jak ja, także nadajemy na tych samych falach. Posłuchajcie, co Monika ma do powiedzenia na mój temat. Mam na imię Monika, jestem alkoholiczką, współpracuję z Wojtkiem od jakiegoś czasu. Fajny facet, otwarty, szczery, czasami do bólu, ale to też jest bardzo ważne. Dla mnie szczerość jest najważniejsza. Pomocny, najważniejsze, że pomaga ludziom. Super facet, naprawdę facet, bardzo dobrze. Znamy się w zasadzie krótko, jakieś tam 1,5 roku, ale mogę powiedzieć, że gdzieś tam widzę w nim swojego kumpla, przyjaciela. Dzięki. Następną osobą jest Mateusz. Mateusza poznałem na TikToku. On prowadził też swój kontent pod względem alkoholizmu. Też żeśmy się skumali jak kumpel z kumplem, tam go podszczypywałem, bo na początku miałem wrażenie, jakby był taki arogancki, nie wiem, może tak, nie, no może źle mówię. Nie wiem, no może na siłę chciałem się z nim spiąć, a później się okazał fajnym ziomkiem. Też mamy z nim razem film, posłuchajcie, co mówi teraz o mnie Mateusz. Wojtek jest na pewno osobą prawdziwą, nikogo nie udaje, jak go poznałem, był właśnie taki, jak i na filmach, czyli radosny, otwarcie mówiący o problemach. On nikogo nie udaje, on po prostu taki jest. Kolejnym gościem, który się wypowie krótko na mój temat, to jest kolega ze Stanów Zjednoczonych. On jest ze mną już od samego początku. Wyobraźcie sobie, on, o nim też mówię w którymś filmie, on już miał swój upadek podczas naszej znajomości, ale można powiedzieć, że dałem mu jeszcze jedną szansę, to głupio brzmi, ale dałem. Dałem mu jeszcze jedną szansę, żeby utrzymywać z nim razem kontakt, posłuchał się mnie i wiecie co mówi? On dziękuje Bogu, że stanąłem na jego drodze. Fizycznie nigdy nie stanąłem na jego drodze, ale on dziękuje Bogu, że ja się pojawiłem w jego życiu. Ja się bardzo z tego cieszę, bo nie wiem, czy to przytaczałem, jak się jego życie zmieniło. Nie wiem, czy to przytaczałem, ale taki szybki przykład wam powiem, jak on mi kiedyś opowiadał, że jak to było, że jechali na święta uciąć choinkę i przejeżdżają i on mówi do syna, tato, pamiętasz?
Nie, tato, on do syna mówi: synu, pamiętasz, byliśmy w tamtym roku tutaj. A syn do niego mówi: tak, tato, pamiętam, wtedy cię nienawidziłem, a teraz cię kocham. Mam w tym jakiś udział? Swój? No ale oczywiście to jest też duża praca kolegi. I się cieszę, no kurczę, jest się czym jarać, co? No jest, ludzie, ten człowiek jest ze mną od samego początku. Odkąd go poznałem, jest trzeźwy, biega, ćwiczy, zmienił swoje myślenie, nie wiem, chyba też zmienił pracę, zaczął ćwiczyć, zaczął chodzić do terapeuty, psychologa. Robi coś z tym. I jak widzę jego zdjęcia na Facebooku, wszyscy są uśmiechnięci, szczerze są uśmiechnięci. To teraz posłuchajmy naszego kolegi ze Stanów. Cześć Wojtek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Gratulacje, 5 lat, super wynik. Dziękuję ci również z całego serca za pomoc, którą od ciebie otrzymałem. Dzięki za pamięć, dzięki za koleżeństwo, dzięki za wiadomości od ciebie. Trzymaj się, pozdrawiam cię serdecznie i wszystkiego najlepszego. Rób to, co robisz, bo robisz to super. Dzięki. Następną kolegą. Ja pierdolę. Następnym kolegą będzie Dawid. Dawid też się do mnie zgłosił kiedyś, jak zaczął oglądać moje filmy. Bardzo przesympatyczny grubasek, jak ja, może większy trochę ode mnie. Przesympatyczny kocur, normalnie zaje fajny gość. Też mieliśmy parę rozmów. Nie ukrywam, że troszeczek nasz kontakt się urwał, ale też jest, wszystko jest na pozytywnie. Posłuchajmy następnego rozmówcę. Wojtek, chciałem podziękować ci za twoją twórczość, która pomogła ukierunkować mnie w dążeniu do trzeźwości. I ogólnie za to, jaki jesteś otwarty do ludzi i szczery. Za miłość do rodziny, bo wiadomo, że rodzina to rzecz święta. Mam nadzieję, że dalej będziesz robił to, co robisz i życzę tobie, żebyś nigdy się nie zmieniał. Pozdrawiam. Krzysztofa już wam nie muszę przedstawiać. Krzysztof Zbrodnicy też wystąpił u mnie na kanale. Opowiedział swoją historię. Też miło się wypowiada o mnie. No kurczę, tak naprawdę to ja im powiedziałem, że mają miło o mnie mówić. Jakie kręce. Jakby powiedzieli coś tak na przykład negatywnego, też bym to puścił. Myślicie, że nie? Ja mam to w dupie. To znaczy ja mam w dupie. No nie mam w dupie, co ludzie o mnie mówią, no ale wolałbym być pozytywnie odbierany niż negatywnie. Te negatywnie już było kiedyś, jak byłem małolatem. Ale to już nie będziemy o tym opowiadać. Krzysztof Zbrodnicy zabiera głos. Krzysztof Brodnica, trzeźwiejący alkoholik od 18 miesięcy. Po wyjściu z terapii zamkniętej uznałem, że to przecież nie koniec, to dopiero początek mojej drogi. Tym razem w zetknięciu z rzeczywistością, codziennym życiem. Zacząłem szukać w internecie ludzi z podobnymi doświadczeniami i trafiłem na Wojtka Filmy. Zauważyłem, że mamy bardzo dużo wspólnego, podobny charakter, podobny tok myślenia. Taka bratnia dusza przez internet. W sumie wszyscy jesteśmy chorzy na to samo. Cieszę się, że w tym przepitym kraju, gdzie ciężko znaleźć kogoś, z kim można normalnie na trzeźwo porozmawiać, bez pijanego myślenia, pojawił się Wojtek ze swoimi nagraniami. Tak przypadł mi do gustu, że uznałem, że to człowiek godny zaufania i w końcu sam u niego wylądowałem i opowiedziałem swoją historię. Dziękuję Wojtku. Jesteś świetnym człowiekiem, robisz masę dobrej, potrzebnej pracy. Rób dalej swoje. Z tego miejsca serdecznie gratuluję ci 5 lat abstynencji i trzeźwienia. Jest moc. Mam nadzieję, że moja siła wyższa jeszcze nieraz pozwoli nam się spotkać na tej naszej wspólnej drodze ku wolności. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam ciebie Wojtku. Pogody ducha. Kolega z Niemiec. Też miałem z nim parę rozmów. Bodajże zapisał się na terapię. Tak to na sobie napisałem. Mam nadzieję, że dobrze napisałem. Posłuchajmy jeszcze pana z Niemiec. Cześć Wojtek. Chciałem ci podziękować, bo dzięki tobie zapisałem się na terapię i nie piję już od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że dam radę.
Pozdrawiam. A tu kolega z Polski, który też jest ze mną bardzo długo, który przeszedł już, można powiedzieć, że dwie terapie. Nie, albo jedną, albo dwie. Może przeszedł zanim mnie nie znał, ale pamiętam kiedyś do mnie powiedział w ten sposób. Powiedział tak, wiesz co, Wojtek, miał takie tam terapeutę i powiedział do mnie tak, ja wolę z tobą porozmawiać niż z tym moim terapeutą, bo terapeuci są różni oczywiście tam, terapeucie nie jest równy moim zdaniem. I miło mi się zrobiło i do tej pory rozmawiamy o wszystkim i o niczym. On przeszedł terapię zamkniętą. I też jest mega pozytywnie, bo ma fajne relacje z synem. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Dzięki Wojtkowi i jego filmom mogę w trzeźwości opiekować się synem. A na samym końcu jest Agata, która trafiła do mnie sama. Kiedyś któregoś dnia zadzwoniła do mnie. Też ją namawiam, żeby oddała swoją historię mi w moje ręce, żebym ją opowiedział, może kiedyś ją upublicznię. To znaczy, że najpierw muszę z nią porozmawiać, ale Agata ze mną rozmawiała. Ona jest w Anglii i zadzwoniła kiedyś do mnie, zapytała, to znaczy, że napisała i poprosiła o rozmowę. Rozmawialiśmy bardzo długo. Od razu wiedziałem, jak zacząłem z nią rozmawiać, że to będzie długa rozmowa. Powiem wam szczerze, że na początku w nią wątpiłem, ale udało się. Trafiła pod opiekę Moniki, później tam dziewczyny się nią zajęły, bo to jest większe grono dziewczyn, żebyście nie myślały, że to Monika tylko wszystko robi. Tam jest więcej dziewczyn, z którymi może mi się uda kiedyś nagrać film, bo to są kobiety z Trójmiasta. Może kiedyś je namówię, żeby wystąpiły w moim programie, pojadę do nich, może upublicznią się swoją twarz, chociaż nie wiem, czy by chciały się ujawniać. Ale mogę nawet zarysować twarze i bym zrobił taki fajny materiał o tym, jak pomagamy wspólnie kobietom. Bo to chodzi o kobiety, tak? Żebyście się, drogie panie, nie wstydziły, możecie ze mną porozmawiać, a później traficie do grono kobiet, gdzie się wami zajmą. Wojtuś, chciałabym ci bardzo podziękować za pomoc, za to, co robisz. I tak naprawdę dzięki twoim filmikom na YouTubie mogłam cię poznać i uzyskać pomoc, za co ci bardzo dziękuję. Mogę ci tylko życzyć powodzenia i oby tak dalej. Jestem niezmiernie ci wdzięczna za to, co robisz i mam nadzieję, że wiele osób zobaczy to i również skorzysta z tej pomocy. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Na tym koniec wypowiedzi moich można powiedzieć, co niektórych podopiecznych, bo tak ich też nazywam w dniu dzisiejszym, na przykład tu w Danii ktoś do mnie przyjedzie na rozmowę, bo chciałby ze mną porozmawiać. Także dzieje się, cały czas coś się dzieje. Dzwonią ludzie, mówię, Szkocja, Niemcy, Anglia, Stany Zjednoczone. Skąd miałem jeszcze? No można powiedzieć, że liznę całą Europę. Także jest mega pozytywnie. Jeszcze chciałbym wam coś przeczytać. To dostałem wiem, od kogo to dostałem, a osoba poprosiła mnie, żebym nie mówił, jak się nazywa, bo nie chciałaby się ujawniać. Także na sam koniec jeszcze wam coś przeczytam. Z tym czytaniem u mnie kiepsko wychodzi, ale lecimy. No, Wojtek, w kościele nie mógłbym czytać chyba. Ja muszę mówić z głowy, tak, prosto. Prosto. Prosty to ty jesteś, Wojtek. Ale nie ma tak poczucia humoru, prawda? Na początku były łzy, teraz musi być radość, podsumowanie tego wszystkiego. Dobrze, lecimy. Dziękuję ci za to,
że dzięki Tobie rozpoczęłam nowy smak życia. Kiedy pierwszy raz oglądałam na niezłym kacu pierwszy Twój film, to dał mi do myślenia i wzięłam się za siebie. Dzięki temu najpierw zaczęłam zmieniać siebie i pracować nad swoimi emocjami. Jestem trzeźwa ponad 2 lata. W życiu nie spodziewałabym się, że będę w takim miejscu jak teraz. Mam pracę, o której marzyłam, a w życiu bym nie pomyślała, że do niej dotrę. Początki są trudne. Są w chwile, kiedy emocje biorą górę. I zwłaszcza na początku drogi, mnie jako kobiecie, chciało się uciec. W wieku 21 lat miałam bardzo poważne komplikacje po porodzie i mam usuniętą macicę, bo byłam na drugiej stronie. Nikt mnie nie zrozumiał. I do tej pory mało kto wie, że nie mogę mieć dzieci. Patrzę wstecz i jestem z siebie dumna, bo przerobiłam i pokonałam w sobie pewne sprawy. Inspiracją pierwszą, na którą trafiłam, są Twoje filmy, Wojtku, na Twoim kanale. Bardzo Ci dziękuję. I co? I co? Warto? Warto się tworzyć w krzakach? Warto. Ja uważam, że warto. To jest coś takiego pięknego, mieć pozytywny wpływ na czyjeś życie. Że wiecie, coś zmieniłeś w jego życiu, a zmieniłem już w niejednej osobie. I bardzo się tym cieszę, bo są ludzie, którzy, mówię, przychodzą, odchodzą. Pozdrawiam tych, którzy bardzo chcą ze mną rozmawiać, którzy do mnie dzwonią i opowiedz mi, jak to było. Filmu nie oglądali, ale opowiedz mi, jak to było. A ja już wiem, że on już na cyku jest, to mówię, to słuchaj, to jak wytrzeźwiejesz, to do mnie zadzwoń. Najlepiej w sobotę po południu albo wieczorem. I do tej pory jeszcze nikt nie dzwonił. Ze 3 czy 4 osoby ostatnio tak miały. Bo one dzwonią do Wojtka. Jeden gość mówi, znasz mnie, ja mówię, skąd mam cię znać? No ale tam niby się znamy, tak? Opowiedz mi, jak to było. A co ja jestem? Opowiadanka? Jeszcze rozumiem, żeby on był trzeźwy, to mogę opowiedzieć. A on jest lekko cyknięty i opowiedz mi, jak to było. Najlepiej trzyma drineczka w łapie i ja mu będę opowiadał. W dupę mnie pocałuj, zadzwoń do mnie, jak będziesz trzeźwy. No co, kończymy, nie przedłużamy. Nie chcę ciągnąć tego odcinka, żeby był bardzo długi. To jest takie... A, jeszcze jedno, co mnie pozytywnego. Kurczę, zapomniałbym. To bardzo ważne jest. No co, no oświadczyłem się Anecie. Teraz czas, żeby coś z tym zrobić. Chciałbym coś fajnego zrobić, kurczę. Ja wiem, że nie chcemy jakiejś dużej uroczystości, jakiś taki obiadek, ale chciałbym, żeby to było fajne. A to też muszę mieć zingi. I to znowu będę przekładał. Od strony prawnej musimy to zabezpieczyć też dobrze, bo jakby nie było, ja mam kupę długów. A nie chciałbym, żeby tu długi przeszły na Anetę. Bo to wiecie, tu się hajtniesz, a zaraz narobisz gnoju. No co? To też bardzo pozytywne. Takie pozytywne to było. No, pozytywne będzie, jak jeszcze się ohajtamy. Już będziemy pełnoprawną rodziną. No i wszystkim dziękuję. Wszystkim tym, którzy mi kibicują, którzy są ze mną, z którymi mogę porozmawiać, których mogę poprosić o pomoc, którym czasami mogę się wyżalić. No i po prostu. Patrzę, czy jeszcze mam coś do powiedzenia, ale chyba już nie mam nic do powiedzenia. No i co wam powiem? Ja wam powiem jedno. Ja chcę żyć. Chcę żyć tym życiem, którym żyję i chcę, bardzo marzę o tym, żeby żyć długo. Bardzo, bardzo. Nie wiem, czy pożyję długo. Nie wiem, nie mi to pisane. Moja mama też chciała żyć i odeszła. Także
To jest moje największe marzenie takie. Żyć długo, chociaż do tej 80. Zobaczyć, jak moje dzieci się rozwijają. Odprowadzić Igę do ołtarza, jakby była taka szansa. Zobaczyć, jak Wiktor przyprowadza panny do domu. Po prostu być kiedyś dziadkiem i rozpieszczać swoje wnuki. Tak jak rozpieszczam dzieci, tak chcę rozpieszczać swoje wnuki. Tym miłym akcentem kończymy ten oto jubileuszowy odcinek. Dziękuję wam, że jesteście. Odcinki będą kolejne. Następne będą filmy. Są pomysły. Ale do tego trzeba czasu. Ja pracuję, nie mogę się poświęcić cały tym, co robię, to, co lubię, ale wszystko przed nami. Poznałem fajnych ludzi po wystąpieniu w telewizji, także będziemy robić dalsze, kolejne filmy. Dziękuję, kochani, że jesteście. Pamiętajcie, nigdy nie jest za późno na zmiany. Zapraszam do kontaktu na Messengera Wojciech Kuprzewski. Zapraszam do wspierania mnie na Patronite. Jak to, o, jeszcze jeden gość powiedział, żebrasz jak pod Biedronką, jakbyś żebrał o złotówkę. W dupę mnie pocałuj, kurwa. Moja sprawa. Ja chcę mikrofony sobie kupić. I pewnie i tak będę musiał je kupić za swoje. Także, ale on usunął już ten komentarz. Nie wiem dlaczego. I wyszedłem z puenty. Dobra, nieważne. Pamiętajcie, na zmiany nie jest nigdy za późno. Możecie pisać na maila igawiktor12@wp.pl. Ja się na pewno odezwę. Pozdrawiam i dziękuję.